Uwolnienie. Czym jest? Niezależnością, swobodą, wydostaniem się z czegoś krępującego ruchy, oswobodzeniem, ocaleniem, wolnością. Chyba każdego dnia przeżywam to wszystko naraz. Odczuwam każdą moją cząstką, całym jestestwem, każdym porem mojej skóry. Przyszło, nadeszło, w końcu. Bardzo tęskniłam. Taki w tym wszystkim jest paradoks, że tęskniłam za czymś, co od zawsze było we mnie, w moim środku, co było gdzieś tam uśpione marzenie o wolności, marzenie o uwolnieniu motyli i endorfin. Bo w życiu nie chodzi o pozorne szczęście, chodzi o szczęście płynące z głębi, z nas, z naszych żołądków, jelit. Jasne, że czynniki zewnętrzne czasem wpływają na nasz stan. One też nie przytrafiają się nam z przypadku, a wręcz pomagają nam, motywują, czasem nawet wyciągają z bagna albo ciemnej jaskini. Ja dziś uwolniłam endorfiny. Poszłam na nordik. Emocji wczoraj miałam mnóstwo, takich, które w pewnym momencie zaczęły mi po prostu przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu. Dlatego punkt ósma stawiłam się w umówionym miejscu. Na miejsce dotarła też... Kochana Ilonka, trenerka o pięknym uśmiechu i przenikliwym spojrzeniu. W technice to ja się jeszcze trochę gubię, pozapominałam, jak to jest, zdałam sobie też sprawę z tego, że mam zbyt małą świadomość swojego ciała. Przecież to w końcu na co dzień nasz skafander, nasz dom. No ale pojechałam, wzięłam kiki, zabrałam troszkę motywacji i karolinowych chęci. Było wspaniale i wcale niełatwo. Jedna ręka mi szła, noga nie chciała, barki nie pracowały, łokcie się zginały, a miały być proste. Czasem się poddawałam, innym razem znów walczyłam i tak w kółko. Po pierwszym treningu nie uda się, ale już jestem cierpliwa, już bardziej cierpliwa, nie tak jak kiedyś. Bo kiedyś to wiecie, bohaterka, która chciała wszystko załatwić za pierwszym podejściem, siłaczka, wojowniczka. Tylko teraz zadaję sobie pytanie, po co? Po co się siłować? Po co się spalać? Fizycy kwantowi twierdzą, że nacisk tworzy opór i to się bardzo, ale to bardzo sprawdza w życiu. Ilona podczas treningu powiedziała mi dzisiaj: My tylko udajemy takie silne, żeby świat jeszcze bardziej nas nie zranił. To piękne i bardzo prawdziwe. Każdy człowiek ma swoją historię, swoje emocje, przeżycia i doświadczenia i należy to uszanować. Gorzej jest, jeśli z tymi złymi doświadczeniami zechce mocno, z impetem wejść w nasze życie i narzucić nam swoje pole widzenia. Wtedy należy postawić granice, mur albo cokolwiek. Nie dać się wciągnąć w coś, co może nas mentalnie osłabić. Można się tego nauczyć. Ja dziś wypuszczam endorfiny. Wylatują ze mnie jak piękne, kolorowe motyle. Motyle, które jeszcze niedawno były poczwarkami. Moją siłą jest miłość, którą odczuwam wszędzie i w środku, i na głowie, i w palcach moich nóg. Ona była we mnie zawsze, bo kiedyś postanowiłam, że będzie najważniejsza w moim życiu i tak się dzieje. Bądźmy motylami, przeobrażajmy się, zmieniajmy, zmieniajmy kolory, rozpościerajmy skrzydła, lećmy ku słońcu, kochajmy kwiaty i błękit nieba, uwalniajmy się, docierajmy do wolności, którą mamy w sobie, i pozwólmy jej ujrzeć światło dzienne, a wtedy dzieją się cuda. Taki mam czas w życiu. Nic nie muszę. Mogę jedynie chcieć. Halatubazan.